Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Okej, powiem wam tak, miałem eksplorować te podziemia, miałem eksplorować tę rzeczkę, lecz się dowiedziałem, jak w końcu się dostać do tego typa, to nie mogę sobie tego odpuścić. Otóż okazuje się, że tyle bram krwi tu było nie dlatego, że ktoś to wrobiony, tylko tu gdzieś faktycznie jest przejście. Gdzieś tu jest przejście schowane. Jak da się tutaj normalnie iść? Dobra, to na razie niech. Jest, tylko trzeba jakoś tak dobrze wskoczyć. Błogosławieństwo ostro drzewa, co? Czy ja, co? Jakiego ostro drzewa? Czy o... A, to będzie to drzewo z DLC-ka! Proszę, jeszcze DLC nie mam zainstalowanego, a już mi się kurde tipy do niego z niego pojawiają. Nie powiem, quite nice. Znaczy jednocześnie wolałbym jednak to DLC już mieć. Dobra, i zobaczmy. Tutaj nie wskoczę. Kurde, to jest winda. O, to też was lokacja z DLC. Widziałem na trailerze z niego takie coś. Proszę, proszę, co też ja widzę? Czyli tutaj nie ma rzeki, tu jest dalej jest jakieś normalne przejście. Alrighty then. Szkoda tej durnej śmierci, szkoda też niestety mojego jednego łuku runicznego, no ale... Trudno się mówi. Szkoda, że nie mogę zgarnąć tych łuków runicznych za inwazję na nich graczy. Dobra, czekaj, zejdź z tego konia. Zobaczmy, jak sam tu... Jos. A się drugi przypamiętał chyba akurat, czy to były zwłoki poprzedniego. Nie, to zwłoki poprzedniego. Ale coś tu przy sobie ma. Złoty rune level 3. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Przed tobą dziura. Okej. Czyli jakoś tak tutaj muszę chyba zeskoczyć. Tak idealnie w linii prostej. Zaraz wracam. Więc spróbujmy. Oh, come on! Wait! Ej! Ej, co to miało być teraz? Tak bąknąłem, kurde, głupetyną. Ej, sorry, ale to już, kurwa, chamskie było. Wyparował? Możliwe. Dziękuję. Ja chcę sobie jeszcze jednego kupić. Czego? No monitora. Trochę mam za małe biurko na to. Małe. Jeszcze by ci nie zamieścił. Ale no, musimy to... No, ale musimy to tam mieć krzywo ustawione, to mi na razie pasuje. Chyba sprzęt ma dobre. Lepszy niż mój. Oh, come on! Jakim chujem?
Dobra, a jest jakaś opcja, żeby tutaj odrze... No kurwa, oczywiście, że jest. Ja pierdolę, mogę normalnie tam przecież rzeką pójść. Z tego wynika, że normalnie jest przejście. O. Okay, nie wiem, czy tutaj są te runy, no ale... Narzekać nie będę. Dobra, czyli muszę iść tak mniej więcej w tym kierunku. Najlepiej stąd, bo jest najbliżej. Na konia zatem i jazda. I zobaczmy, czy mam rację. Tutaj desantowcy się schodzą, ale... Znaczy schodzą. Zostają zrzuceni, ale to mi akurat... niepotrzebne. No. Trochę będą mnie troszeczkę będą za mną podążali, po czym dadzą sobie siana. No i tyle. No i pyk, krwawa róża, dziękować. Okej, okay, mamy na razie... albinauryków, zdaje się. Szczątki ruin tutaj są pewnie. A nie, kamień sanktuarium. Okej. Okay. Krab pilnujący usypiającego smaru. Trochę kiepawo, jeśli mam być szczery. No i tak, to jest normalnie dalej przejście. No ja pierdolę. Jak skończony debil latam kurwa dookoła. I próbuję zaskakiwać gdzieś tam z góry. Kurde, myślałem, że mnie goni ciągle. Kurwa, to jeszcze było miejsce łaski, no nie wierzę. Jesus fucking Christ! Jak się nazywa to miejsce łaski? Wąwóz. Adekwatnie. Dobra, w sumie póki mam czas, mam... Kurde, mój przedostatni ugroniczny póki co. Nie dodawałem ich sobie więcej, ale kto wie, może będę musiał to rozważyć. Okej, to jest co? To jest ten, co rozpyla trutkę. Okej. No to na to już mamy rozwiązanie. Poproszę o mój ekwipunek, o wyposażenie. I tutaj potrzebuję moich... O właśnie. Ostrzy zatrutych. Czy tam zatrutych strzałek z kości. No bo zwykłych. O, już? Tak, okej, czyli po chyba 5 albo 6 strzałkach. No i pięknie. Dobra, to oczywiście miejsce łaski w pierwszej kolejności. Zanim będziemy zwiedzali dalszą część lokacji, w pierwszej kolejności zgarniam sobie właśnie ów miejsce łaski. Nie chciałem odpoczywać, ale w sumie mogę to zrobić. I proszę bardzo, mieliśmy 3 ładunki, no i bardzo ładnie. Dzięki temu mam teraz... Mam teraz 9 flaszek leczących. To jest mi bardzo na rękę. Tak. Wyposażenie. No i już mogę te ostrza schować, bo są mi zbędne. W sumie de facto mogę totalnie olać te potworki, od razu tutaj biec, ale nie wiedziałem właśnie czego się spodziewać, więc wolałem tak ostrożnie podejść do tematu. No i jak widać opłaciło się. Najwyżej, że wam po prostu dojście tutaj wytnę i przechodzenie kolejno przez te stworki. Albo je przyspieszę? Nie, już lepiej wyciąć. Zawsze oszczędzam kilka minut wtedy. Pies nie stoi na drodze. Proszę, proszę. Plama krwi, a to niespodzianka. No faktycznie, dziwne by było nie zobaczenie plamy. Dziwne jest nie widzenie takiej plamy krwi w tym miejscu, nie? Bardzo dziwne. Okej, okay, przed tobą wiadomość. Zajebiście useless ta wiadomość, wiesz? Okej, okay, mamy kolejny tunel i to jest ten tunel chyba, o którym właśnie była mowa, że możemy się dostać przez ten tunel do właśnie, na właśnie płaskowicz Altus. Okej, okay, kamień kowalski poziom 4, zwykły kamień kowalski, co warte nadmienienia. Ale kurde, myślałem, że ta broń będzie skuteczna na nich, a tu jednak nie, czyli muszę cięższą broń wykorzystać, czyli muszę wrócić chyba do mojego miecza. Bo on jest chyba na tyle ciężki, żeby właśnie
dłuższe serie wykonywać. Czego to zawsze musi być kochana osoba? Nie wiem. Chyba jest krótka. Okej, okay, nie do końca wiem, co się tu wydarzyło, no ale niech będzie. Kolejne kamienie kowalskie, poproszę. Czwórek za dużo akurat nie mam. Chyba. Dobra, co mi ten trutk teraz nabija? Nie wiem, czy to jest jakiś kurde, jakaś pułapka, na której nastąpiłem, czy to efekt kryształu jakiegoś był. A nie, dobra, tu widzę. Takie kolczatki jakby. Okej. Widziałem. Nie ma tak łatwo, kolego. Nie ma tak łatwo. Okej, no i... to tyle? Dobra, na dół nie ma zejścia. Ej, nie mówcie mi, że to już jest koniec tego tunelu. Okej, dobra, jeszcze nie. Już myślałem, że to będzie to wyjście od razu. Ale nie, to jest dopiero, to jest tylko dalsza część tego tunelu. Nic więcej, nic mniej. Kryształ dostałem z tego typa? Znaczy z tego typa, będzie z tego i rudy, którą on wydobywał. Dobra. Okej. Wypróbuję na nim magmą wystrzał na nim. Zobaczmy, jak to się zadziała. O! Okej. Okay. Nie wiedziałem, że gościu może wybuchnąć. Good to know. Przed tobą skarabeusz, uważaj na wybuch. Okej. Okay. Jak ktoś się zastanawiał, czy to skarabeusz wybuchnie, czy to jest jakaś pułapka, i... to jak on było? Urwisko usiane ruinami. O, nieźle. O, jest miejsce łaski, miło. Poproszę o nie. Ale do tego za chwilę przejdziemy. Najpierw oczywiście wrócimy sobie do tunelu. Tu jeszcze zobaczmy. Miękką bawełnę z garnem stypiarza. Spoko. Aż taki w sumie nie potrzebuję. To jest najlepsze. Bo rzadko się tu skradam. Chociaż w sumie właściwie to... Aha, to jest tyle, dobra. A, tu jest ziomeczek. O, łuk runiczny. Miło z twojej strony. Ciekawe, jakbym rzucił w niego bombą zapalającą, to mógłbym całą taką grupkę wykosić tym jednym typem. To by było całkiem fajne. Wydaje mi się, że to są perfumiarze. Przed tym trutka, potem zasadzka. No, trutkę już widzę. Zasadzka chyba teraz się właśnie odpaliła. Elektryczny smar! Tego jeszcze nie mamy. Jedyna sztuka. No i dobra, to jest tyle. Urwisko usiane ruinami. Cała taka wielka lokacja. Zobaczmy. Wiadomo co robi smar. A nie! Znalazłem gdzieś wcześniej jedną sztukę. Stwardniały smar, będący mieszaniną burzowych materiałów, pokrywa oręż, by ataki zadawały obrażenia od błyskawic. Efekt jest krótkotrwały. No, dlatego właśnie warto na jednak buffy broni mieć akurat zaklęcia. Wiadomo, zaklęć możemy używać po pierwsze w nieskończoność, po drugie tak długo jak mamy punkty skupienia, bądź w przypadku DS-ów 2 ilość użyć danego zaklęcia. Ale wiadomo, czasami nawet te krótkotrwałe nałożenie efektu na broń jest przydatne. Zresztą odeślimy tak na wszelki wypadek. Zobaczmy, co się kryje dalej na tym urwisku. Ile... Boże, ja ciągle... Czy ja sobie będę to cały czas tak mylił? Dobra, wró...
gleba. Dobra, czy ja chcę flachę? Szczerze, niekoniecznie. Ładnie, idealnie, w idealnym momencie targę zmieniłem. Pięknie. Zbyty run. Poziomu 4 i 3. Okay, tu mamy zejście niżej. Tutaj gościu dziduje. Co jest tu niżej? Okej, mamy faktycznie jakieś zejście. Do typiarza i przejście dalej. A tutaj mamy przejście wyżej. Zobaczę najpierw, co jest właśnie tutaj. To powiedzmy piętro niżej. Poza oczywiście tym typiarzem. Kurde, backstabą chciałem zrobić. O właśnie, żeby odzyskać skupienie. Przynajmniej te drobne ilości, które mi regeneruje ten talizman, który na sobie mam. Tutaj ponury kamień kowalski level 4. Okej, okay, daleko nie zaszedłem, ale dla samego kamienia było warto. No wiadomo, do czasu, ale w sumie nie no. Ponury kamień kowalski znaleziony zawsze jest lepszą rzeczą niż ponury kamień kowalski kupiony. Choć wiadomo, prędzej czy później skończą mi się też opcje na kupowanie czegokolwiek i wtedy zacznę bardziej inwestować w kamienie kowalskie. Jak to zawsze powinienem powiedzieć, robiłem w DS-ach, kiedy już miałem dużo dusz, a nie miałem ani jak się levelować, ani na co tego wydawać, więc po prostu kupowałem sobie ulepszenia do broni. Czytaj te płomienne, klątwiczne, zatruwające, błyskawice dające kamienie i tak dalej, i tak dalej. Albo właśnie kamyki, które, czy tam Titanit właściwie, jeśli mówimy o Dark Soulsach. Titanit, który dawał mi upgrade, możliwość upgrade'u w ogóle broni. O, ładnie, ładnie. A, w ogóle to nie wygląda podejrzanie, co nie? Patrz, góra. W jakimś sensie? Coś mi to zaskoczy, czy jak? No bo nie bez powodu mogę tutaj przyzwać kogoś do pomocy. Kogoś, czytaj, jednego z przyzwańców, ewentualnie. No, nie, no tak, 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 no tak, 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 przyzwańców, tylko i wyłącznie. O proszę, harpia. Ta. Bardziej ogarnięta, powiedzmy. Seria akurat zeszła na poziom gruntu. Aha, pewnie o to chodziło z tym patrz wyżej. Po prostu więcej harpi. Się zlatuje. O, to było ładne cięcie. Dobra, wspinamy się. Czy ja chcę użyć flaszki? W sumie jedną sobie mogę golnąć. Ciekawe, gdzie znajdę amulet? Bo mam amulet, który mi sprawia... I to jest chyba założone na siebie. Chyba. Albo? Tak, 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 tak. Który sprawia, że modre flaszki przywracają mi więcej skupienia. A czy... Ciekawe, gdzie znajdę amulet, który sprawia, że właśnie szkarłatne będą mi więcej przywracały zdrowie. Jak mam? Przed tobą drabina. No shit, Sherlock. A, no tak kamuflaż co odpalają. Okej. Okay. A śmiernica to niespodzianka. O, Jezu, serio? Czy to on cenny przedmiot? A, bo kamień kowalski. No to tak, to jest bardzo cenny przedmiot. Ale nie, w sumie, wait a fucking second, jak ona się to w ogóle znalazła? Czy to jest po pierwsze ośmiornica, po drugie ośmiornica lądowa. Dobra, lądowa to w sumie dalej jest na lądzie, ale jak ona się... Panowie pytanie, jak ona się to kurwa znalazła? Zarówno te... Dobra, te małe to mogły z niej wyleźć, ale sama ta wielka, no przecież kurwa, ile to jest? Pół kilometra nad ziemią? Jak ona tu wlazła? Ugroniczny, mój bien.
Ja nie potrzebuję niukać twoich śmierdzących szwaj. Dobra, to bije mało. Sporo tej falangi. O. No i się to trochę zmarnowałeś, mam być szczery. Prawie wszystko wleciało. Prawie. Bez prawie, po prostu wszystko wleciało w tą ośmiornicę. Gleba. Złoty run poziomu 6. Kamień Kowalski poziomu 3. Okej, no mogę tam iść. No spokojnie. Tutaj wąż przed tobą, oręż. Ale wąż, że człowiek wąż, taki jak na górze Gelmir, czy wąż, że wężowa broń, czy coś takiego? Po pierwsze zawróć, szczerze mówiąc, łaska tego musisz szukać. No shit. Dobra, czy mogę tutaj wskoczyć potem? Tak, na spokojnie. To. Nie ma się o co martwić. Progresujemy dalej. Dobra, ile jedno ostrze bije? No, szatuje. Miło. Dobra, i zobaczmy, jak się sprawdza łuk. Słabo. Strzał. Okej, przyziemił. Też mogę naładować, pamiętam. Ponownie przyziemił. Kały nie mogę naładować. Tylko też nie mogę, ale to już powinno zadać duże obrażenia. O! Mniejsze niż bym się spodziewał, że zada. Akurat krwawienie on dobił. Pasek białego mięsa, jajnik, ośmiornice i kolejny pasek białego mięsa. Kamień Kowalski level 3. A czego żeś pilnowała? Miecza wężowego boga! Okej, okay, no to mamy faktycznie miecza i miecz i oręż i, i węża. Tyle wygląda jak wąż. Ciekawy. Zakrzywiony miecz stworzony na podobieństwo starożytnego wężowego bóstwa. Narzędzie zapomnianej religii praktykowanej na górze Gelmir. Wcześniej używane do składania ofiar. Po zabiciu wroga ten miecz przywraca punkty życia. Mwah! Lubię to. Tylko pytanie, ile to przywraca zdrowia? Dobra, wrócimy sobie flachę. Odnówmy. No, niewiele niestety, bo... Właśnie to jest ciekawe, pomimo iż mam amulet na... amulet czy tam... talizman, który... wzmacnia mi odnawianie z tej flaszki i flaszkę jest, mam na plus 4, to ja ledwo sobie połowę punktów skupienia odnawiam z tego. To jest aż dziwne. No ale w sumie, dlaczego mam jeszcze to, nie? To mi powinno zregenerować to do pewno. Tylko nadzieję, że za chwilę nie znajdę miejsca łaski, bo jak znajdę, to się wkurwię. Bo już była druga taka sytuacja, gdziebym zużył sobie ten przedmiot, a zaraz za chwilę byłoby miejsce łaski. No dobra, nie będę odpoczywał. Odkryj miejsce łaski, no bo szkoda go nie odkryć, ale idziemy dalej. Bez odpoczywania. Uuu, bosik! Kogo mogę przyzwać? O, naszego kolego szubrawca. Okej. Okay. Zbroja. Albo... Ouu, wielki tragot rogaty, proszę. Mogę przyzwać typa, na którego mam w sumie zlecenie. Okej. Okay. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, słyszę muzyczkę, ale bossa nie widzę. Okej,
Okej, już widzę. Dobra, ale może jednak wróćmy do tego miecza. O, come on! Znowu on! Teraz mówię on, że ten sam typ przeciwnika, nie? Masz mówisz mi makar. Jezu, jak mnie ten żmij wkurwił w tej kopalni. Jak się tego to sprawdzi? Okej, no. No, nawet nieźle. Okej, widzę, że warto walić mi to prosto w pysk, kiedy akurat zielnie magmą. Jak mnie ten atak wkurwia! To jest atak, który on spami praktycznie co chwilę. Tego po to, żeby zażygać jakąś część areny. Gdzie tutaj arena jest w miarę jeszcze duża. W przypadku jednakowoż tej areny w kopalni była ona mała i cały ten atak zażygiwał połowę tego. Zażygiwał połowę areny. Wystarczy w głowę celować? Ach tak, nie ma to jak kamera i jej kaprysy, nie? Dobra, poproszę o w takim razie o wielki łuk, bo to może być dobre. Bo muszę... Tylko właśnie, to trzeba naładować jeszcze. Ona raczej nie będzie czekał, aż naładuje do pełna. O, no dupło go potężnie. O, super, zbuffował sobie mieczek. I chodzi na dwóch łapach. No, okej, tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. Pewnie! Sieknij mi! Czemu by nie? Ale ten łuk to jest moja najlepsza broń póki co na niego. Tylko niestety za chwilę skończy mi się skupienie i będę trochę w dupie. Mam jeszcze maksymalnie na jeden strzał. Ja dobrze wyczułem. Dobra, i pnij go po dupie, tylko w dwie ręce. Dawaj, dawaj. Jest, mamy go za pierwszym, pięknie. Okej, okay, kolejne serce smoka i chustkowy miecz magmowego smoka. Spoko. Zobaczmy. Wielki zakrzywiony miecz to jest. Zakrzywiony wielki miecz używany przez magmowe żmije. Kształtem przypomina szczękę smoka i jest pokryty twardymi łuskami. Te lądowe smoki były podobno ludzkimi bohaterami, którzy wzięli udział w śmiertelnym występku smoczej komunii. Zostali przeklęci, by pełzać na brzuchach jako cienie dawnych siebie. I magmowa gilotyna umiejętność unikalna. Ja na magnie mam aktualnie skupienia, żeby to wykorzystać. Okej, czyli to jest silny atak na zakrzywionym mieczu, warto wiedzieć. Dobra, odpocznijmy, wszystko zregenerujmy, bo za chwilę przyjdzie nam walczyć właśnie z tym całym rycerzem. Bo on tutaj gdzieś powinien być właśnie ten znak, ale zobaczmy jeszcze tego specjala. Halo? Aha, okej, okay, taki wyskok z podpaleniem. No okej. Okay. Może być. O! Aha, dobra, uwaga, niech zgadnę. Znak będzie dokładnie tam, gdzie jest ten znacznik, tylko dopiero teraz będzie dostępny, bo pokonałem pewnie tego
magmowego żmija, co nie? No bo teraz tutaj sobie wychodzimy w znanym miejscu. No właśnie, paskowy Żualtus. To jest miejsce, które znamy chyba z poprzedniego odcinka jeszcze, tak mi się wydaje. Poprzedniego albo z przedostatniego. Gdzieś tu powinien być ten znak. Jakby mnie szlak trafi, gdzie jest ten znak? Już powinien być tutaj. Nie wiem, chyba że to jest przed tym, że muszę tego samego znaku użyć, że tylko tam mogłem przyzwać typa, tu mogę do niego iść. O, a nie, tu jest ten znak. Okej, no trochę mało to intuicyjne, no ale niech będzie. Okej, mamy rycerza. Wymiana tylko miecza. Korzysta z kuszy. Nie wskoczyło mi niestety na paradę. Jako tako. Paszka. Jeez! Wow, czy ja sądziłem, że ta parada się uda? Nie wiem. Dobra, YOLO, koniec, nie bez parad. Po pysku. Serio? O, takiś cwany. Ja też jestem. Żegnam, tragocie rogaty. Okej, tylko to oczywiście nie było nasze zlecenie, tylko to było zlecenie Pachesa. Okej, mamy też set kozubyka. Czekaj, czy lepszy w ogóle od mojego? O, troszeczkę lepszy. Ale już ma duży ciężar, niestety. W sumie jakbym zmienił broń. Zobaczmy. Tutaj, bo to waży 11,5. Dalej duży ciężar. 3, też duży ciężar. Czyli musiałbym podbić bardziej wigor jeszcze, żeby coś więcej tutaj nosić. No niestety. Ja tam, pomimo tego, że to ma zajebiste odporności, to ja tak wolę nosić co innego. Więc dobra. Zmieniam taki miszmasz zrobić. Weźmy sobie właśnie trochę setu od Istvana, trochę setu od Tragota. O dobra, sam jak ten ściągnę, to już jest dobrze. Dobra, to mamy taki mieszany set. Klata od jednego, w sumie klata i rękawice od jednego, a nogi i hełm od drugiego. W sumie, jak to wygląda z moim udźwigiem póki co? Mam 55 punktów wpakowanych, ale w sumie, znaczy nie, mam 50 punktów wpakowanych, 55 mam, bo mam aktywny runiczny run od Godrika. Także, no ciekawie to wygląda. Dobra, a jeszcze szybki check a propos tego mojego. To jest właśnie list do Łaty o Tragocie Rogatym. A ja mam Rylea Gnuśnego pokonać, to był mój quest i on się znajduje właśnie w tym miejscu. Tylko jak ja mam tu kuźwa przejść w taki sposób w miarę normalny? No nie licząc oczywiście tego, że po prostu mogę tutaj przebiec się tędy i jakoś tutaj znaleźć drogę dookoła. Ta lokacja też mnie ciekawi, co tu się znajduje. No, ale zobaczymy to kiedy indziej. Ale wróćmy może do Łaty i powiedzmy mu, że ogarnęliśmy to, znowu to, nie? To jest też z DLC-ka jakiś przeciwnik, bo go widziałem na jakimś
też po pierwsze widziałem go na trailerach, po drugie na jakimś gameplayu. To jest chyba jakiś rodzaj bossa, tak mi się wydaje. Tylko nie wiem na jak długo będzie ten boss stykał, jeśli wiecie co. W sensie nie wiem, czy to jest boss, który jest bossem i tyle, czy to jest mini boss, który... Czy to jest boss, który potem stanie się mini bossem i go można spotkać... Nie powiem, że co chwilę, ale w większej ilości. To chyba lepiej powiedziane. Hello again. Dobra, powiedzmy, że spełniliśmy prośbę. You hunted down Tragoth? Are you certain? No, it's quite all right. Fine work indeed. I'll give Tanith the news. Have some rest, by all means. Cheers for that. Okej. Okay. To tu mamy jedno. A zagadajmy sami do Tanith. Ciekawe, czy coś nam to powie. Now you are a recuse, I am pleased. No, nic więcej. Dobra, no to odświeżamy. Dobra, ona wiadomo, nie powie nic, ale czy Łata coś teraz powie a propos tego, co my tu mamy w wiadomościach? Hello again. O, co z nagrodą? Sharper than you seem, aren't you? I was just holding on to it for you, you know. Here you go. The reward for hunting Tragoth. All yours. Magmowy bicz w kształcie świecznika. Spoko. Stingy little beggar. Try to find it in your heart next time, eh? Dlaczego to zawsze musi być szczur? Przed tobą kochana osoba. No, w jakimś stopniu pewnie tak. Może magmy to specjal. To rytualne narzędzie to świecznik o trzech wydłużonych ramionach i wytrzymałymi płomieniami utworzonymi z magmy góry Gelmir. Kiedy używa się go jako broni, płomienie stają się elastycznymi biczami lawy. Unikalną umiejętność zamachnij się płynnym biczem nad głową, by na jakiś czas pokryć okolice morzem magmy. Przytrzymaj przycisk, by dalej wymachiwać biczem. Okej. Okay. A tak, tutaj nie mogę tego sprawdzić, bo jestem na terenie objętym przymierzem, które mówi, że nie mogę tu walczyć, więc musimy to sobie odpuścić. Tutaj mamy jedną opcję, tylko w sumie właśnie, a propos wulkanicznego dworu, tu mamy to jedno miejsce jeszcze, gdzie mogę odblokować przejście do tej, do kolejnej tej dziewicy, bo chyba mamy już na tyle tych kluczy. Mam dwa akurat. Nie pamiętam, czy ja gdzieś go zdobyłem jakiegoś, no ale zobaczmy, jak się tym walczy. Okej, no jak biczem. No, wygląda to ciekawie. No ale nie dość ciekawie, abym rozważył posiadanie tego dalej, więc odpocznijmy w miejscu łaski. No i schowajmy te bronie. Czyli tak, miecz żmija, świecznik. I w sumie to jest właśnie to. Bo to jest wielki topór, ale skoro wielki topór odbijał się od tamtych wrogów, no to czy nie będzie się też odbijał od tamtych w grzece? Dobre pytanie. Tutaj nieużywane. Sorry? Nieużywane części zestawów też muszę pochować. To zostaje ze mną wszystko i to tyle. Dobra. A, czy ja w ogóle wybrałem dobre miejsce łaski? Tian. To jest dobre miejsce łaski. Tylko skróciłbym sobie dojazd. Co daj, weźmy grzmotni. No ale raz. No, nawet w pewnej ilości przywraca tego zdrowia.
że niestety trochę mało, jeśli chodzi o ogólny rozrachunek obrażeń, ale w sumie to się da zawsze skorygować upgrade'ami, nie? O, good to know, że one są odporne na ogień. W sumie odporne to jest złe słowo, one są niewrażliwe na ogień, bo im totalnie nic to zaklęcie nie zrobiło. Kamień wulkaniczny przy sobie miały. Mi szkoda tych flaszek, które tu zużyłem, bo zużyłem prawie wszystkie na jedną taką walkę. No ale... trudno się mówi. Dobra, tak tędy zrobimy sobie obejście i... jesteśmy. W sumie, jakbym chciał, to mogę na nim się podleczyć, tym mieczykiem. Nie tylko na nim. Kurde, mam nadzieję, że jak ulepszę ten miecz, to będzie mi więcej przywracał zdrowia. No bo jeśli nie, no to ja nie wiem, czy jest jakikolwiek sens w ogóle używania tego miecza. Dobra, używamy jednego kamyczka, jednego mieczyka, żeby odblokować przejście. Teraz bym sobie wrócił do jakiegoś... nawet do tego. I czy mogę na to nałożyć ten smar błyskawic? Mogę, pięknie. To let's go. O! Nie atakuje? Uważaj, góra. Okej, to szybko, kurde. Kurde, szybko poszło. Tu jest typ na górze, okej. Poznacie potęgę Zeusa, panowie. Czy ja serio dałem sobie właśnie wejść tak na plecy? Tak widzę, to jest tylko i wyłącznie odskok, tu się nie kombi to z atakami. Tutaj medalion ze szkarlatym bursztynem, czyli jeszcze więcej zdrowia, ale poza tym to chyba tyle. Ojen, serio? No come on, myślałem, że tu będzie więcej. Teraz to się czuję oszukany. Autentycznie. Czyli w sumie ja już tu nie mam chyba co robić. No, w sumie to pozostaje kwestia jeszcze ewentualnie tam, tego, co jest tam, tylko tam póki co jeszcze nawet nie wiem, jak wejść. Poprawka, nie wiem, jak wejść i nie zginąć przy okazji. O, chociaż ty czekaj, może dałby się po lince spuścić. A nie, przecież to będzie chyba ten, to jest windal chyba na powrót. Ciekawe, 50 minut ponad na liczniku. Dobra, uno momento. Nie to się miało stać, no ale w sumie jebać to. Zobaczmy, gdzie to by było? Gdzie by to było? To by było... tutaj. Tu jest w ogóle skrót do odblokowania, ale to chyba od tamtej strony. Bo tutaj raczej nie ma, bo to już chyba sprawdzałem wcześniej, że się nie da. Ukryta ścieżka, pewność siebie. Ta ukryta ścieżka. Chyba jak się po drugiej stronie wajchę pociągnie. To w sumie nawet tam widać. Nawet dla testu mogę to sprawdzić, nie? Od czegoś mam te kamienie. O właśnie, tutaj. Tęczowy kamień, użyj. Jap. Tego nie przeżyję.
Ta kolejna ta. Ta. A sobie ciekawe, jak sobie, jak ona reaguje na ogień? Nie wiem, bo nie raczył jej trafić. Na lód, tak sobie. Dobra, to było idiotyczne akurat. No to już trochę lepiej sobie radzi. Dobra, czyli łuk Lorety. To jest najlepsze, co mi zostaje z mojego obecnego roztegu zaklęć. W sumie nie wiem, po co do tego strzelam, skoro ja i tak nic z tym nie zrobię. W sensie tak, dobra, zabiję, tam zniszczę te, ale co mi po tym, skoro to i tak, kurde, nic mi nie daje. Plus jak się i tak przekonałem, lepiej zużywać błyskawic. Wiadomo, błyskawica plus metal, no to jest kiepskie połączenie. Dobra, trochę odnowa. No mam 50 tysięcy prawie. Nieźle. No właśnie, to jest cała taka duża miejscóweczka. Okej, tam by się może po dachach dało w sumie dostać. Ty, czekaj. Pokaż mi to. Czy ja tam na dole nie byłem, aby przypadkiem? Okej, tam na pewno mnie nie było. O, ja byłem tutaj na dole. Ale właśnie. Stąd, tutaj, nie doskoczę. A jak spadnę do tej lawy, no to raczej niestety tego nie przeżyję. Tam jak przejdę, to tam już byłem. Tutaj, tam chyba zaczynałem w ogóle, zanim doszedłem do tej całej komnaty tortur. Mamy to. Okej, to w sumie przejść tutaj, na dół i może dałoby się dojść tędy. Dobra, no to mam plan na kolejny odcinek w takim razie. Widzę, oni się średnio lubią z tymi błyskamiennymi zaklęciami, więc dałoby sobie to też odpuścić na czas zwiedzania tej góry i wrócić do właśnie błyskawic. Menu nie to. Chcę właśnie wrócić do... Czekaj, a to jest jakaś kasjota. Chcę wrócić do stołu utraconej łaski, bo chcę wydać też te punkty, które mam przy sobie. Znaczy, może wydać punkty. Wydać po prostu runy, których jak widać dużo mam, a wolę ich nie tracić. Ginąc w jakiś durny sposób. Journey to the capital. The two fingers you may be up. Ta, dobra. On się powtarza od dłuższego czasu, więc... Nie ma co do niego gadać. Ten też nic nie gada, więc zostawiamy to. Dzwonków miałem do zaoferowania, więc kupimy sobie kilka kamyków. Dobra, kupmy te kamyki drugiego poziomu. I spróbujmy ulepszyć właśnie tego mieczyka. Ciekawe, czy będzie właśnie więcej odnawiał zdrowia. Trochę w to powątpiewam, no ale wiadomo, nadzieja umiera ostatnia. O. Widzę, że ktoś ciało Rozjera chyba postanowił przenieść. Tylko trochę szkoda chłopa, jeśli mam być szczery. Dobra, zobaczmy teraz te upgrade'y jeszcze. Dlaczego? Co jest potrzebne? Zwykły kamień kowalski! Proszę, proszę, to bardzo mi się podobuje. Dobra. Ja mam jakieś wizerunki? Mam wizerunek strzywańca, przedostatni. A jakby co, sprawdziłem sobie użycia tych wizerunków Renali i niestety jest to dokładnie tak samo jak w przypadku niebieskich dusz w Dark Souls. Czytaj, animacja jest jedna, a ta sama. Co nie powiem, trochę boli. A nie, mam trochę tych czwórek jeszcze.
Okej, okay, plus 15. No, rozmnożę sobie szóstki ostatnio. I siódemki. I właśnie, kamienia kowalskiego na poziomie 8 jeszcze nie mam. Dobra, popiół... Nie chcę powielać popiołu wojny. Ale sam popiół bym sobie na to nałożył. Uuu, mogę odbić się na to nałożyć? To fajne. To ma coś domyślnie w ogóle? Cięcie to jest do bani. Okej. Okay. Mogę dać odbicie albo to. Ej, no kurde, odbicie z tego byłoby zajebiste. Tylko wtedy rezygnuję z tarczy. Dobra, no to w takim razie powielmy popiół wojny. Właśnie to odbicie bym sobie powielił. Gdzie ono jest? To będzie gdzieś niżej, zdaje się. Tutaj już widzę. Tak, chcę powielić ten popiół. I ten popiół chcę nałożyć też na tę broń. Zobaczmy, standard nie zmienia nic. Ciężki, trochę zabiera stąd, dodaje tu. Wymyślmy to samo i... Dobra, tutaj skalowanie ze zręcznością idzie do zera, ale na siłę idzie na A. Tutaj na B do zręczności, na E z siłą. Wysoka jakość, wszystko oba skakują na B. Magiczny, dodaje skalowanie od inteligencji. Zimny. Dodaje skalowanie od inteligencji. Siła, zręczność. Zostają bez zmian i nagromadzenie mrozu. Okej. Okay. Dajmy na razie mroźny. Potem jak będzie trzeba, to zmienimy to na coś innego. Wzmacniać teraz już nie mam czego, no bo też nie mam czym. Tak więc, dobra, ode mnie to w takim razie w tym odcinku będzie tyle, chyba że mogę coś z duchami jeszcze zrobić. No ale nie, nie mam upiornych konwali. Tutaj, tak, ona ciągle gada o tym łajnożercy, no ale łajnożerca sprawdziłem, dopóki nie zrobię specjalnego przedmiotu, który niestety jest aktualnie w miejscu, do którego nie mam jeszcze dostępu, no to niewiele mogę zrobić w jego temacie. Czyli teraz tak, albo będziemy kontynuowali wulkaniczny dwór, albo... Dobra, tutaj to pamiętam, to potrzebuję dwóch tych właśnie... Potrzebuję dwóch tych mieczyków, ale to sobie wolę oszczędzić. Tutaj tego jeszcze nie odkryłem, więc ciężko mi stwierdzić, co tu będzie. No ale gdzieś tu mamy wejście do właśnie tych ruin. Ale nie, myślę, że polecimy sobie do tego, żeby progresować bardziej dwór. Bo jeśli chodzi o dwór, to z tego co kojarzę, to... jak zrobimy teraz naszego questa, dostaniemy jeszcze jednego i po tym jeszcze jednym questie będzie walka z właśnie bossem w tamtej lokacji. Nie wiem jaka to będzie walka, ale jestem bardzo chętny do tego, aby się o tym przekonać. Czyli tak, ja jestem w tym miejscu. Czyli tak, najpierw musimy jednak trochę polecieć w tą stronę i odkryć tego miejsca, więc dobra, na razie to odteguję. Czyli tak, w tamtym kierunku udamy się w następnym odcinku. No a co przyniesie dalsza część? Zobaczymy. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!